Dzisiejsza uroczystość to kolejny dzień wdzięczności Panu Bogu za życie, posługę i dzieła świętego Józefa Sebastiana Pelczana. Jego gorliwość i pracowitość znana jest nam z życiorysu, właściwie od formacji domowej. O tej wielkiej pracowitości świadczy również doskonała znajomość środowiska, bo przecież zgromadzenie służebnic Najświętszego Serca Jezusowego pojawia się nie jako naukowa instytucja, ale charytatywna. Duch miłości święty Józef Sebastian wyznacza drogę do najuboższych i najbardziej potrzebujących, aby zanieść im miłość w postaci obecności, modlitwy, pomocy w domu czy też kawałka chleba. Tak więc z wysokości katedry profesorskiej widział nie tylko przyszłą inteligencję. Pracowitość i dobre wykorzystanie czasu objawia się w sposób szczególny przemyskiej epopei, którą pisze święty jako biskup pomocnik, a potem jako biskup pasterz diecezji. Do tego trzeba dodać twórczość literacką, poczynając od pierwszego dzieła Życie duchowe, więc w czasie, kiedy tak wielu wyciąga za słowem nie mam czasu, patrzmy na świętego, jak organizować czas, abyśmy go dobrze wykorzystali z pożytkiem dla siebie i dla tych, do których jesteśmy posłani.